szkole podstawowej w Ruszkowie I odbył się gminny konkurs plastyczny Jesienne pejzaże. Konkurs skierowany był dla dzieci z oddziałów przedszkolnych z terenu gminy Kościelec. W trakcie konkursu dzieci miały okazję wyrazić swoją kreatywność i przedstawić piękno polskiej złotej jesieni. Tworząc pracę, dzieci dysponowały bogatym wachlarzem artykułów plastycznych, farb, wycinanek, bibuł, kredek, pisaków, pasteli, a także niestandardowych przedmiotów do malowania typu gąbek, patyczków i wacików. Wszystkie dzieci wykonały tematyczne, wymowne, estetyczne prace. Po bardzo wnikliwej, trudnej ocenie ostatecznie wyłoniono zwycięzców. Słuchajcie, nasza szanowna komisja miała ogromny tutaj problem z wyłonieniem pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca. Wszystkie wasze prace są przepiękne, prześliczne i oddają właśnie temat, pejzaż jesienny, tak? Bo taki był temat. No ale musieliśmy wyłonić te wyjątkowe prace, które naprawdę, naprawdę nas tutaj urzekły. Choć tak jak wam mówię, wszystkie prace są wspaniałe. Oddam głos panu wójtowi. No cóż ja mogę powiedzieć, tak, ja potwierdzam to, co pani dyrektor powiedziała i przyznam szczerze, że posiłkowałem się jako tutaj członek komisji paniami, które decydowały, tak, ale też miały olbrzymi problem, a ja pytałem się, dlaczego akurat ta praca, a nie ta praca. No trzeba mieć naprawdę olbrzymie doświadczenie, żeby spośród tych nawet kilku, tak, wybrać te trzy. A wszystkie są naprawdę przepiękne, wspaniałe. No i cóż tutaj więcej powiedzieć. No myślę, że z roku na rok wasze umiejętności będą coraz lepsze i coraz piękniej jeszcze będziecie rysowali, malowali. Gratuluję wszystkim po prostu takich prac. Naprawdę sam. Trudno mi było uwierzyć, że w takim wieku można tak pięknie, takie piękne prace stworzyć. Samodzielnie. Tak. Samodzielnie. To jest właśnie najważniejsze w tym naszym konkursie, że te wszystkie prace są wykonane przez was samodzielnie, bez pomocy mamusi, bez pomocy tatusia, opiekunów, ponieważ ja tutaj zabrałam ich do siebie, tak? Pierwsze miejsce zajęła Lena Rossa ze Szkoły Podstawowej w Trzęśniewie. Lena, gratuluję. Proszę bardzo. Wspaniale. A pamiętasz, kto jest twój obraz? Pokażesz. Pokaż dzieciom. Praca. Pierwsza praca. Brawo. Drugie miejsce zajęła Jagoda Chudy ze Szkoły Podstawowej w Dobrowie. Brawo, gratulujemy. Proszę bardzo. Też gratuluję. Też pochwal się, które jest twoja sprawa. Pochwal się, które jest twoje. Gratulujemy. Super. Brawo. A nagrodę za trzecie miejsce odebrała Maja Goszczko ze Szkoły Podstawowej w Dobrowie. Gratuluję. Proszę bardzo. Gratuluję. I teraz pokaż pracę. Maju, proszę, pokaż pracę. Która jest twoja? Tak. Brawo. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i upominki, które ufundował wójt gminy Dariusz Ostrowski. Thank you.
Wszystkim przedszkolakom gratulujemy i życzymy dalszego rozwijania swoich talentów.